Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj kontynuujemy temat grobów polskich księży. Pokażę Wam mogiły duchownych, którzy ginęli w tragicznych okolicznościach. Byli m.in. mordowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ojciec Anastazy Pankiewicz, który był Bernardynem, także znalazł się na liście 108 polskich księży męczenników, których beatyfikował papież Jan Paweł II. Ojciec Anastazy po wkroczeniu Niemców do Łodzi ukrywał się na terenie cmentarza świętego Wincentego, dzisiejszy cmentarz Doły w Łodzi. Po aresztowaniu trafił do obozu koncentracyjnego Dachau. Decyzją lekarza obozowego został umieszczony w grupie inwalidów, po czym wraz z 14 innymi księżmi katolickimi został osadzony w obozie zagłady na zamku Hartheim pod Lincem. Zmarł męczeńską śmiercią 20 maja 1942 roku, a jego bezpośrednią przyczyną było obcięcie dłoni przy zamykaniu burty samochodu i zagazowanie. Jego symboliczny grób znajduje się w Nowotańcu. Tablica z personaliami błogosławionego ojca Anastazego znajduje się na mogile jego rodziców, ojca Tomasza i matki Tekli. Ksiądz Jan Chrapek był biskupem radomskim i doktorem nauk teologicznych. Zginął w wypadku samochodowym 18 października 2001 roku w Starych Sieklukach. Był jednym z najbardziej wykształconych polskich duchownych. Pełnił funkcję rektora papieskiego sanktuarium maryjnego w Castel Santa Elia koło Rzymu. Jego brat Marek Chrapek pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Biskup Jan Chrapek został pochowany w sarkofagu w katedrze radomskiej. Ksiądz Henryk Jankowski, prałat parafii świętej Brygidy w Gdańsku. W 2004 roku został usunięty z funkcji proboszcza w wyniku informacji o jego czynach pedofilskich. W latach 80. ksiądz Jankowski był kapelanem Solidarności, blisko współpracował z Lechem Wałęsą. Uznawany był za antysemitę, znany był także z tego, że upamiętniał groby pańskie w swojej parafii. W 1993 roku znalazł się na 80. miejscu w rankingu najbogatszych Polaków. Według badaczy IPN ksiądz Henryk Jankowski był także tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Libella vel Delegat. Według zeznań wielu osób miał mieć także kontakty seksualne z dziewczynkami i chłopcami. Jeden z takich przypadków miał się zakończyć śmiercią samobójczą ciężarnej 16-latki. Po filmie dokumentalnym braci Sekielskich Tylko nie mów nikomu usunięto jego pomnik oraz odebrano mu skwer i tytuł honorowego obywatela Gdańska. Ksiądz Henryk Jankowski zmarł w wyniku powikłań związanych z cukrzycą. Nagrobek księdza Jankowskiego znajduje się w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku. Ksiądz Józef Tischner, prezbiter katolicki, filozof i profesor Papieskiej Akademii Teologicznej. Znany był ze swoich powiedzonek i felietonów w Tygodniku Powszechnym. Brat księdza Tischnera, Marian, jest profesorem weterynarii, a siostra Katarzyna zootechnikiem. Ksiądz Tischner był kapelanem Związku Podhalan, związany był także z Solidarnością. Współpracował z Służbą Bezpieczeństwa, działał politycznie, związany był z KLD oraz Unią Wolności. Zmarł na raka krtani. Do życia potocznego wszedł cytat z księdza Tischnera z jego historii filozofii po góralsku. Są trzy prawdy. Święto prawda, tys prawda i gówno prawda. Ksiądz Józef Tischner zgodnie ze swoją ostatnią wolą został pochowany na cmentarzu w Łopusznej w gminie Nowy Targ. Ksiądz Stanisław Suchowolec był kapelanem białostockiej Solidarności.
został zamordowany 30 stycznia 1989 roku na plebanii na terenie parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku. Na początku stwierdzono, że ksiądz Suchowolec zatruł się czadem. W 1991 roku wznowiono jednak śledztwo i uznano, że doszło do podpalenia. Sprawców nigdy jednak nie udało się ustalić. Ksiądz Stanisław Suchowolec został pochowany na cmentarzu w białostockich Dojlidach. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapelanem warszawskiej Solidarności. W zasadzie miał na imię Alfons. Został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 roku. Na jego mszę za ojczyznę oraz kazania w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu przychodziły prawdziwe tłumy, w tym osoby niewierzące. Ksiądz Popiełuszko był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Wracając z Bydgoszczy do Warszawy, został uprowadzony w Górsku koło Torunia przez funkcjonariuszy samodzielnej grupy D Departamentu 4 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Funkcjonariusze byli w mundurach Wydziału Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej. Kierowcy księdza Jerzego, Waldemarowi Chrostowskiemu, udało się uciec. Duchowny był bity przez esbeków i torturowany. Funkcjonariusze SB wrzucili jego ciało do Wisły we Włocławku. Zwłoki księdza Popiełuszki odnaleziono 30 października. Były skrępowane, a w oku szyi znajdowała się pętla. O zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki oskarżono i skazano trzech oficerów MSW. Byli to kapitan Grzegorz Piotrowski, naczelnik Wydziału Departamentu 4, porucznik Leszek Pękala oraz porucznik Waldemar Chmielewski. Ich przełożony pułkownik Adam Pietruszka został także skazany za sprawstwo i kierowanie zbrodnią. Pietrowski i Pietruszka zostali skazani na 25 lat więzienia, a Pękala i Chmielewski odpowiednio na 15 i 14 lat. W 1986 roku decyzją generała Czesława Kiszczaka wyrok złagodzono do 15, 10 i 8 lat więzienia. Ostatecznie sprawcy wyszli jeszcze wcześniej na wolność. Pułkownik Pietruszka areszt opuścił w 1995 roku, a kapitan Piotrowicz w 2001. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został pochowany na terenie kościoła parafialnego świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Jego grób jest w kształcie niewielkiego kurhanu. Pogrzeb księdza Jerzego był wielką manifestacją polityczną. Na pochówek w tym miejscu musiał zgodzić się prymas Polski Józef Glemp. Na Starych Powązkach w Warszawie znajduje się wiele zbiorowych mogił księży i sióstr zakonnych. Właśnie jesteśmy w takim miejscu. Pochowana jest tu m.in. siostra Lucja Reszczyńska, która zmarła w 2019 roku w wieku 103 lat. W powołaniu była aż przez 81. Zasłynęła tym, że w czasie Powstania Warszawskiego była w oddziale Bakcyl i służyła w szpitalu dziecięcym przy ulicy Kopernika. Ksiądz Zygmunt Sajna był polskim duchownym, męczennikiem i błogosławionym kościoła rzymskokatolickiego. Na początku okupacji Niemcy uwięzili go w areszcie domowym w Górze Kalwarii z powodu kazań patriotycznych. W kwietniu 1940 roku trafił na Pawiak, skąd 17 września wywieziono go z innymi więźniami do Palmir, gdzie dokonano masowej egzekucji w ramach akcji AB na polskiej inteligencji. Ciało ekshumowano w 1946 roku i złożono na cmentarzu ofiar w Palmirach we wspólnej mogile. W 1999 roku papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski beatyfikował księdza Zygmunta Sajnę. Ksiądz Sylwester Zych, duchowny katolicki, działacz antykomunistyczny, zginął w tajemniczych okolicznościach w lipcu 1989 roku przy dworcu PKP w Krynicy Morskiej. Oczerniony przez Jerzego Urbana,
który osobiście kazał pracownikowi Telewizji Polskiej Witoldowi Gołębiewskiemu nakręcić dokument o duchownym, w którym świadkowie mieli wykazać, że ksiądz Zych zapił się na śmierć. W rzeczywistości na jego ciele znaleziono ślady świadczące o pobiciu. Śledztwo umorzono jednak ostatecznie w 1993 roku. Ksiądz Sylwester Zych został pochowany na cmentarzu w Kobyłce pod Warszawą. Ksiądz Franciszek Cybula był duchownym katolickim i kapelanem prezydenta Lecha Wałęsy. Po filmie Braci Sekielskich został oskarżony o czyny pedofilskie. Ksiądz Cybula był synem Karola Mandrysza Volksdeutscha, służącego w Wehrmachcie, który zginął w 1944 roku w czasie działań wojennych w Jugosławii. Jego matką była Helena Arendt, która zmarła w 1945 roku na tyfus. W latach 69-90 ksiądz Franciszek Cybula był zarejestrowany jako tajny współpracownik SB o pseudonimie Franek. Ostatnie lata życia spędził w Gowidlinie, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. O księdzu Cybuli zrobiło się głośno w marcu 2019 roku, czyli kilka tygodni po jego śmierci. W Tylko nie mów nikomu, nagranym niedługo przed śmiercią Cybuli, duchowny przyznał się do wykorzystywania seksualnego jednego z bohaterów. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Od następnego odcinka rozpoczynamy cykl o tragediach, które wstrząsnęły Polską. Pokażę m.in. katastrofy budowlane oraz wypadki, które zakończyły się śmiercią młodych ludzi. Do zobaczenia!